What's up, Doc? Przyjechaliśmy tutaj, ja przyjechałam na trening czterodniowy. Oliwka z Ember przyjechały tutaj, żeby spędzić miło czas, wakacje. I mój mąż też. Ja 4 dni będę razem z nimi, a 4 kolejne będę na szkoleniu. To jest jedno z największych lotnisk, chyba drugie największe lotnisko na świecie. Jest taka teoria spiskowa mówiąca o tym, że jest to miejsce wylęgarnia iluminatów. Dla tych, którzy interesują się teoriami spiskowymi, możecie poczytać na ten temat, bo jest dużo fajnych rzeczy, jest jakiś tam koń, który jest symboliczny właśnie, później jakieś tam obrazy dzieci, no New World Order ogólnie, no także tak to wygląda. My w to no, nie wierzymy, ale ciekawe, bo wiecie, no jak ktoś mówi, że nie ma wirusa, no to znaczy, że jest za teorią spiskową, także ja zostało mi parę razy przyklejona taka łatka, więc słuchajcie, zaczęłam się interesować teoriami spiskowymi w ten sposób i zainteresowałam się tym i Oliwka mi o tym zresztą powiedziała, że są dziewczyny, bawią się i tak. Mamy taki Mitsubishi Mirage i dosyć dobra cena jest, zobaczcie. I właśnie ostatnio znaleźliśmy i będziemy chyba już sobie fajnie podróżować takim niedużym samochodzikiem. Underground tunnels. Learn more about this. Yep. Boże, jakie to duże lotnisko. To jest, słuchajcie, level 5. No przechodzimy gdzieś z jednego na drugi poziom. Widzicie, ludzie wszyscy chodzą w maskach. Każdy się męczy, bo iluminaci rządzą światem. Słuchajcie, wypożyczyliśmy taką Kiję. Był problem, bo my nie zamówiliśmy samochodu, dlatego że baliśmy się, że idzie cyklon. Zostawiłam to tak jakby na ostatnią chwilę i niedobrze, nie polecam, dlatego że normalnie cena, słuchajcie, Andrzej robi zdjęcie, tak jak pani tam z tyłu, już nie musisz nosić maski. I kochani, to było tak, że
cena się tak zwiększała, jak tylko chciałaś wypożyczyć samochód czym bliżej, tym po prostu cena wyższa. I to było tak, że 37... Kochani, masoni, co ze mną zrobili? Poddałeś się też. Niedługo. Niedługo i załatwi, Andrzej, podobnie. No i słuchajcie, i no i tak, i ten jest za 100 na dzień, ale dlatego, że w ostatniej chwili zamówiliśmy, no ale może wypożyczymy 120? Go na 120 no na dzień, a normalnie słuchajcie 37, jak patrzyliśmy w internecie. No, nie polecamy czegoś takiego robić jak my. Jakie pierwsze wrażenia z Colorado? What is your first impression about Colorado? Well, the first one was a desert, yeah. But now it's like, it's nice. It's nicer. Yeah, it's really nice. I like buildings. It. So we're going to Denver now. And then we're gonna go to the place we stay. Mm-hmm. But it's not in Denver. Mm-hmm. Watch out, vehicle stopped on the other end. It's kind of like California, but like more exotic. Mm-hmm. Then stay to the right. So 450 probably. 400 tysięcy za mini house, kochani. A tutaj mamy, zobaczcie, Harley Davidson, Andy. You should like it. To jak w Norwegii. No. It's like... Turn right on South Park Circle. You've arrived at your destination. Here, this one. Yeah. This one here? Oh, yeah. Are you sure? Wedding? Because this is very important to me. Oh, wow. To jest nasz hotel, kochani. Tada! Na Florydzie nie mogę mieć lawendy, bo nie lubi wilgoci. Jest cudna. I tutaj dobrze rośnie lawenda. Z bąkami. Ale pięknie. Jest inaczej, kochani. Też ładnie. No, ładnie. Zobaczcie, dziewczyny sobie siedzą. Hi. Hello. And how is it? Hot? It's hot, but it's really warm. Wow. No zobaczmy. O, barbecue. Yeah. two beds in the same room. Somebody. Oh, but we have a sofa. Look. I think it's a bed. Oh my God, yes, it's a bed. Yay. See? Yay. I saw it on Let's pictures. Go. Let's go. They are so happy because they're not gonna sleep with us. And I knew it, you know, it's sofa, like perfect. I saw it, but I wasn't sure. But we have additional this bed. So look great. At this. This is perfect. Oh, not bad view. Yeah. Not bad one. Wow, it's nice. It's fresh. No, leave it like that. Leave it like that because it's gonna be so cold. It's nice, huh? Do you like it? Yeah. It's not. Wow. See, you don't trust me, baby. I know what is good. Just this. No, I didn't want to tell you, you know, because I know it, I can disappoint you. So I was like, okay, I have to be more careful. Which bed do you guys want? This one or this one? No, we would. I think I like this one. Okay, yeah. So we're gonna take all. Okay, we can and they can't it. Even walk and into our yes, room. They're not gonna come because coronavirus. Yes. Oh my God! I'm so excited. Wow, we're so lucky. Yes, you are. And we even have. And look, we have a kitchen. That's so cool. And toaster, so we can cook dinner. Andy, you can cook dinner for us, for all family. I kind of want to go for like a walk just to see what's around. Yes. Yeah. If we go for a walk, we'll get changing. Look, you have even a computer room. And the mountains are right there. I know. We don't have the nicest view, but it's not that bad. I mean, it's you know, it's better than in Orlando. You remember in Orlando? In Orlando, was... we didn't have any view. It was like a roof. Oh, it was a roof, yeah. Yes. Why are you? Oh, you like it. Shopping. You're used to with this mask.
No to zobaczcie, fajnie, no tak, no ile, Boże, słuchajcie, no, bo ogólnie za drugi pokój by było $1000 więcej, no to tak troszkę się szczypiemy, no nie? Nic ciekawego, Hany. To jest taki standardcik. No, taka malutka sypialnia. No, w sumie. Powiem wam, że jest dużo ładniej niż jak byliśmy w Orlando. Aha. Colorado jest dosyć nowoczesnym miastem, tak jak ja widzę, bynajmniej tutaj te tereny, te osiedla. Ale fajnie, powiem wam, że bardzo mi się podoba, jestem bardzo zadowolona, jeśli chodzi jakieś picie, jakieś o czystość, fruki, zapach, pachnie, nie śmierdzi wilgocią. Nie. No nie? No, o, aż dziwne, no, bo no, w większości tych... Nieraz w tych hotelach to tak, wiecie, i to jest tylko... To taka świeżyzna. I wiecie, że to są tylko 3 gwiazdki? Coś no naprawdę. A tamten hotel w Orlando był 3,5, także naprawdę polecam. Ale te są kosmiczne gwiazdki. Kuchnia, lodóweczka, mikrofalóweczka. No zerknijcie, nawet bar do posiedzenia, do picia alkoholu. Zobaczcie, jak fajowo. Do you like it? Me too. No naprawdę, no takiego view nie mamy z domu. Jest zupełnie co innego, jest inny klimat, kochani. Nie taki jak